Chwała Panu. Tytuł tego, o czym się chcę dzisiaj podzielić, to połączony. Nie wiem, czy jesteś z kimś połączonym. Ja jestem połączony. I nie tylko. Z nią nawet sypiam razem. Jestem mocno z nią połączony. Dużo czasu spędzamy razem. Dzisiaj rano przyszła moja żona, a ja siedziałem i po prostu... Proszę? Nie, po prostu... Tak mnie po prostu opanowała radość. I się cieszyłem. A ona mi się pyta, z czego ty się tak cieszysz? Powiedz mi, to się będę cieszyć z tobą. Ale naprawdę fajne rzeczy Bóg daje. Ja wtedy próbuję nieraz ukryć, że się cieszę, czyli po prostu gdzieś trochę to maskuję, żeby mnie nikt nie zadawał pytań, bo nie lubię wtedy rozmawiać. Ale moja żona mnie wyczuwa i wtedy zadaje pytanie. I czemu się tak cieszysz? Co myślisz? Co się dzieje, że się tak cieszysz? A ja mówię, później ci powiem. Mam okulary, bo chciałem coś przeczytać. Już. Halleluja! Muszę podejść mniej więcej na metr, bo wtedy chwytam ostrość, ale wtedy już w ogóle nie widzę. Znasz się lepiej. Chciałem przeczytać z Ewangelii Marka z 4 rozdziału od 13 wiersza do 20. I rzekł im: nie rozumiecie tego podobieństwa, jakże więc zrozumiecie wszystkie inne podobieństwa? Siewca rozsiewa słowo. Tymi na drodze, gdzie jest rozsiane słowo, są ci, którzy gdy je usłyszeli, zaraz przychodzi szatan i wybiera słowo zasiane w nich. Podobnie zasiani na gruncie skalistym są ci, którzy skoro usłyszą słowo, zaraz je przyjmują z radością, ale nie mają w sobie korzenia, lecz są niestali i gdy przychodzi ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszą. A inni zasiani między ciernie są ci, którzy usłyszeli słowo, ale troski tego wieku i łuda bogactwa i pożądanie innych rzeczy owładają nimi i zaduszają słowo i plonu nie wydają. Owymi zaś, którzy są zasadzeni na dobrej ziemi, są ci, którzy słuchają słowa, przyjmują je, wydają owoc 30-krotny, 60-krotny i 100-krotny. Chciałem zrobić bardzo krótką charakterystykę, ale skupić się na jednej z tych gleb, można powiedzieć. I my wszyscy jesteśmy glebą. Wszyscy jesteśmy glebą. I to słowo tak naprawdę dotyczy nas, ludzi wierzących, w różnych miejscach. Tylko wam powiem, że tak jak gleba, jeżeli ma swoją klasę, to nie ma za bardzo wpływu na to, żeby podnieść swoją klasę, zmienić albo obniżyć. Tak człowiek wierzący ma. Więc jeżeli ja widzę u siebie, że mam trochę gruntu skalistego, to ja mogę coś zrobić, żeby być dobrą ziemią. To zależy ode mnie. Wiecie, kiedy Jezus chodził między ludźmi, to byli tacy, którzy byli zadowoleni, może bardziej jak rano. Ale byli tacy, którzy byli niezadowoleni. To jest po prostu możliwe. To był Jezus i to był Jezus. Dla jednych to było coś, co powodowało, że byli zadowoleni, coś przyjęli, na coś się otwarli i wzięli to, co przyszło z Jezusem. Ale byli tacy, którzy byli niezadowoleni. Byli zasmuceni niektórzy. Pamiętacie? Zasmucony odszedł młodzieniec. Był zasmucony. Może był nawet załamany później. Więc jesteśmy różną rodzajem ziemi. I tak naprawdę Bóg chce, żebyśmy byli dobrą ziemią. I to jest Boża troska i to powinna być też nasza troska o siebie nawzajem. Żeby mój brat był dobrą ziemią. Żeby moja siostra była dobrą ziemią. To jest po prostu Boży pomysł dla ciebie i dla mnie, żebyśmy byli dobrą ziemią. I krótka charakterystyka ziemi. Na drodze zaraz przychodzi szatan i wybiera ziarno, które jest zasiane. On przychodzi zaraz. Do tej gleby on przychodzi zaraz. On przychodzi szybko. On nie czeka. On tam nie może czekać. On przychodzi zaraz.
Czyli ta charakterystyka jest, że jeżeli pada słowo, on przychodzi zaraz. Jeżeli to będzie na nabożeństwie i to będzie podczas usługi, to on to zrobi już teraz, w tym momencie. W tym momencie to, co usłyszę, od razu jest zabrane. Od razu jest zabrane. Jaka jest charakterystyka? Jest to brak rozpoznania. Po prostu nie wiem, co jest Bożym głosem. To jest przyczyna tego, że może przyjść i zabrać. Tobie i mi. Są wątpliwości. Ja mam wątpliwość. Czy to jest Boże Słowo? Na przykład, powiedział to jakiś brat, Mariana, nie mogę nadwyrężać, chociaż siedzi naprzeciwko. I sobie myślę, Marian? Nie. Słowo Pana nie od Mariana. Od Izy? Tak. Rozumiecie, mamy swoje preferencje i możemy po prostu pozwolić sobie zaraz zabrać, bo mamy wątpliwość. Mamy też niewiarę. Nie wierzymy w to, że to jest Słowo Pana. Mamy też nieraz nie mamy tej umiejętności słuchania. W Księdze Objawienia czytamy, kto ma uszy do słuchania, niech słucha. Czy ktoś nie ma uszu do słuchania? Niektórzy z nas nie mają, a niektórzy z nas nieraz nie mają uszu do słuchania. Często właśnie zależy, kto mówi. Wiecie, ja to zauważyłem. Jeżeli jest ktoś, na kogo patrzę w autorytecie, to po prostu spijam wszystko. I Bóg może mnie poprowadzić. Ale jeżeli się źle nastawię, nie wezmę błogosławieństwa. Odchodzę zasmucony. Ale był Jezus. I wiecie, jest ważne, żebyśmy wzięli, kiedy jest Jezus. I powiem wam, bardzo często w tej glebie mylimy objawienie, czyli Bożą obecność i Boże mówienie z wiedzą objawioną. Dlatego, że jest coś takiego, że mamy różne fajne konferencje, mamy YouTube i po prostu decydujemy się na coś, bierzemy i słuchamy tego. Nie wiem, czy tak macie. Na pewno tak macie. I słuchamy czegoś i słuchamy różnych rzeczy. I nieraz te rzeczy są w sezonie, w którym jestem, czyli na czas, w którym jestem, nieraz są, ale nieraz nie są. Ale zainspirują mnie. To ma moc zainspirowania. Objawienie, które ktoś wziął od Boga, kiedy ja go posłucham, to nawet jak to nie jest w moim sezonie, może mnie zainspirować. A wiecie, jaka jest taka podstawowa różnica pomiędzy wiedzą objawioną, a objawieniem, czyli czymś, co bezpośrednio jest od Pana i dokładnie przychodzi do mnie, dokładnie w moim czasie? Różnica jest taka, że po dobrej konferencji, gdzie jest wiedza objawiona, ona jest fajna, to po prostu ja się poczuję dobrze. Wiecie, jak dobrze? Staniesz po tej konferencji przed lustrem, spojrzysz na siebie i myślisz, Jezu, pięcioraka służba w jednej osobie. Ja to czuję. Czuję proroka, czuję nauczyciela, czuję pasterza. Ja widzę, że ja mogę po prostu iść i to miasto po prostu ruszyć. I wtedy po prostu jesteśmy tak nakręceni, jesteśmy tak podkręceni wiedzą objawioną. Tylko wiecie, co się później stanie za tydzień? Żona będzie musiała pomóc ci wstać z łóżka. A jeżeli to jest żona, to mąż. To lepiej, jak mąż ma więcej siły, żeby podnieść żonę fizycznie. Słuchajcie, po tygodniu skończy się progres i pójdzie tak w dół, że nic się nie chce. Po prostu jest dosyć. To było fajne na chwilę, ale to nie był Pan. To nie było objawienie. Objawienie cię przytrzyma w zachęcie. Będzie łatwiej i trudniej, ale nic się nie wygasi w sercu. Po prostu będzie palić, będzie jarać. Drugi rodzaj gleby, ja go sobie pominę, bo ja się właśnie tym rodzajem chcę zająć ciut dłużej. Więc skalisty sobie ominiemy za chwilę. I międzyciernie usłyszeli słowo, troski tego wieku, łuda bogactwa, pożądanie innych rzeczy zagłuszyło. Charakterystyka jest tej gleby taka, że przyjmuje z radością. Pierwsze w ogóle nie chwyciło. Tam jeszcze nic nie przyłapało się do ziemi. Zaraz przyszedł i zabrał. Drugie przyjęło z radością.
Znaczy trzecie tutaj akurat. Trzecie przyjęło z radością i po prostu było zadowolone, jak przyjęło. Była ta radość, jest Jezus, przyszedł Jezus, jestem zadowolony, się dzieje i to jest ekstra czas dla mnie. Z radością przyjmuję, rozpoznaję i się cieszę. Ale przychodzi życie, to jest albo po konferencji, albo po nabożeństwie, a może po spotkaniu czwartkowym, może po innym wydarzeniu, ale przychodzą później inne dni, które to po prostu zaduszają. Mam tą radość, to się dzieje, mam takie życie, ale przychodzą rzeczy z tego życia i zaczynają to dusić. Czujesz, że gaśniesz. Tak jak w tym momencie, ja miałem takie doświadczenie na przykład, że miałem plany niesamowite, takie odważne plany, a później przyszły rzeczy z życia i te plany mi się zadusiły. Już mi się tak nie chciało. Już nie byłem tak odważny i już nie byłem tak kreatywny, żeby coś zrobić. To są ciernie. I mój kolega z pracy mówi coś takiego, jak ktoś tam ma jakąś refleksję. Mówi, jak świecz zajrzy w oczy, to zaraz ludzie inaczej myślą. I wiecie, nieraz tak myślą ludzie, że tak, to jest fajne i tak dalej, ale nie teraz, później, na starość może. Może na starość. Wtedy tak. Większość ludzi, których na ulicy spotkasz, właśnie tak pomyślała. Dlatego mnóstwo ludzi w kościele to są babci i dziadkowie niektórzy. Bo oni sobie pomyśleli, że najpierw wszystkie inne rzeczy, które muszą pozyskać, a później Bóg. Na starość. Jak mówi mój kolega z pracy, jak świeć zajrzy w oczy, jakaś tam coś się stanie w organizmie, pogadasz z lekarzem, zobaczysz, że nieśmiertelność w ciele to nie jest dla ciebie i wtedy myślisz sobie, o, że coś się musi teraz zmienić w życiu. I się zaczynają zmiany. Ale Bóg nie zamierzył tego. Bóg mówi do ciebie i do mnie od początku poznania i pragnie naszego wzrostu od początku. Ale są w życiu rzeczy, pragnienie innych rzeczy. Są mocne rzeczy. Jest dużo fajnych rzeczy dookoła. Jest relaks, wypoczynek, jest życie na dobrym poziomie, dobrobyt w Polsce się zrobił. Jest mnóstwo tych rzeczy, które ciebie zaduszą. Ja się cieszę, że jesteśmy w tak fajnym miejscu, że niedziela handlowa nas nie zatrzymała. Wiecie, ludzie generalnie chodzą po sklepach dzisiaj. Mieliśmy taką refleksję na dole, że w Kropie jest więcej ludzi jak tu. Chcieliśmy wystawić wieszak z kurtkami. Tak jak leci, z portfelami. Nie zrobiliśmy tego. Ale więcej ludzi będzie tu jak w Kropie. No może nie tu. Amen? Amen. Będzie. Jest taka charakterystyka tej ziemi, dobra ziemia. Czwarta ziemia. To jest dobra ziemia. I wiecie, o dobrej ziemi jest powiedziane, że słuchają, przyjmują i wydają owoc. I to jest twoje i moje przeznaczenie. Czy powiesz mi amen, czy nie, to nie zmienię tego myślenia. To jest dokładnie przeznaczenie dla siebie i dla mnie. I powiem wam coś, żebyście czasami nie pomyśleli źle, bo tu jest 30, 60 i 100% plonu. I my nieraz myślimy, że to 100% to jest ten gość, który leci na 100%. 60% to jest ten gość, który leci młodzieżowo trochę więcej jak na pół gwizdka, czyli na 60%. A tak naprawdę mu się później nie chce. A 30 to jest tak, że coś tam odpala, ale on tylko 30% wyciąga. To nie jest prawda. Chcę wam powiedzieć, że to nie jest prawda. 30, 60 i 100 wszyscy lecą na 100%. Wiecie, gdzie jest różnica? Mamy różne miary. Mamy różne miary, które dał nam Bóg. I tak naprawdę, kiedy jest mowa w słowie o miarze, o mierze, tak? O mierze. Już musiał Mariusz wyciąć te pierwsze sformułowanie. To kiedy jest mowa o tym w słowie, to słowo zawsze ma odniesienie do jakiejś sytuacji. To ma odniesienie takiego kapitana, który ma przed sobą księgi okrętu i on tam widzi, ile ton okręt jest w stanie przenosić bezpiecznie. I to jest 100% tego okrętu.
I on widzi okręt, który 30 ton przenosi, i to jest 100%, to jest na maksa. Jest okręt, który 60 przenosi, i to jest 100% w tym okręcie, a jest okręt, który przenosi 100 ton. I wiecie, gdzie może się pojawić problem w dobrej ziemi? W dobrej ziemi jeszcze. Po prostu, kiedy mam 30%, to mi się podoba 100% izy. Teraz o tobie mówię, wiesz, kto usiądzie prosto, to ja. To ja. Także i za 100%. Ja patrzę na Izę 100%, a ja mam 30 i sobie myślę, ja chcę 100%. Ja też chcę 100%, bo mi się spodobało. Więc naładuję na siebie 100% i nie uciągnę. Bo to nie był Boży pomysł dla mnie. Po prostu zacznę tonąć. Bo dla mnie jest 30. Wiecie, można się właśnie tak porównywać. Wiecie, jak się spotykają pastorzy i prawie zawsze pytają o to, jaki jest duży twój kościół. Twój oczywiście w sensie, w którym jesteś. I ci z tych największych w Polsce, chociaż i tak nie powinno być tu powodu do chluby, to się lepiej czują od tych, co po prostu jest mniej i jeszcze nie jest najlepiej. Ci po prostu nie chcą jeździć na takie spotkania nawet. Po co pojechać tam? Ale rozumiecie, jest coś takiego, że chcemy tego, co ktoś. Chcemy tych 100 ton udźwigu. Wadze może nie fizycznie nie chcemy, ale jest drugie zagrożenie, możemy chcieć mniej. To też jest zagrożenie. To wcale nie jest pokora. Ponieważ jeżeli Bóg zamierzył 100%, 100 ton udźwigu dla ciebie, a ty sobie w 30 tonach płyniesz, no bardziej zwrotny jesteś może, bo zwrotna, to też nie jest dobrze, bo Bóg zamierzył 100 ton. 100 ton dla ciebie. On wie, że 100 ton płyniesz i przenosisz. Więc to jest ta dobra ziemia. To jest ta dobra ziemia. I dzisiaj chcę powiedzieć trochę o gruncie skalistym. Grunt skalisty. Dlaczego nie ma plonu? Pamięta ktoś? W gruncie skalistym dlaczego nie ma plonu? 16 wiersz. Podobnie zasiane na gruncie skalistym są ci, którzy skoro usłyszą słowo, zaraz je przyjmują z radością, ale nie mają w sobie korzenia i są niestali. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie dla słowa, wnet się gorszą. Słuchajcie, powodem, dla którego ta gleba nie wydaje plonu i przyjmuje zgorszenie, jest brak korzenia. Brak korzenia nie stało się z wynikiem braku korzeni. Kiedy nie jestem przytwierdzony, to na drodze w ogóle nie chwyciło. Kiedy nie jestem przytwierdzony, jestem niestały. Po prostu. Wiecie co? Myślę, że nikogo nie urażę z nas akurat. Są charyzmatycy i turyzmatycy. Nie wiem, czy wiecie o tym w kościele. Turyzmatycy są ludzie, którzy mają skłonność bycia w globalnym kościele. To nie jest Boży pomysł. To nie jest pomysł, który przyniesie plon. Dojdziesz może? Masz zbawienie? Okej. Okay. Ale nie przyniesiesz tego, co Bóg zaplanował. Brak stałości. Psalm 92, 14, 15 wiersz. Zasadzeni w domu Pana, zasadzeni w domu Pańskim, wyrastają w dziedzińcach Boga naszego. Jeszcze w starości przynoszą owoc, są pełni sił i świeżości. Alleluja. Słuchajcie, zasadzeni. Ktoś, kto jest zasadzony, jest wybrane specjalne miejsce, bo na dziedzińcach, kiedy sadzono drzewa, wybierano specjalne miejsca. To nie były przypadki. To były miejsca, w których można było wpuścić głęboko korzeń, sięgnąć do życiodajnych wód, do tego zdroju i tam być zasadzony, w dziedzińcu Pana. I słowo mówi, że ty i ja mamy być zasadzeni w dziedzińcu Pana. I wtedy nawet w starości jestem świeży i wydaję owoc.
Ja wam powiem coś odnośnie planów mojej starości. Ja nie wiem, czy Asia posłyszała, ale ja już to powiedziałem do kilku osób. Ja mam plan. Ja mam plan dożyć, nie wiem co Bóg jeszcze, nie mam potwierdzenia. Ja mam plan dożyć dokładnie do 80 lat, a później szybko zejść. To jest mój plan. Ale mam plan dożyć do 80 lat w dobrej formie. W dobrej formie. Ja nie chcę być w takim momencie, gdzie... Jeszcze rok. Nie chcę. Nie chcę być w momencie, że nie dobiegnę do brania karpia. Nie chcę. Mój kolega miał w tym roku. Po prostu wystartował, wędka jechała, a on nie doszedł. Po prostu ja chcę w pełni sił dojść. I w tej swojej starości chcę mieć świeżość i chcę przynieść owoc. Oczywiście do Pana. Karpi już na łapie do tego czasu. Chcę. Chcę tego. Karl Gustav Seferin powiedział kiedyś coś, co mi się spodobało. Powiedział, przed bramą nieba będą ślady na asfalcie od hamulcy. Po prostu tak pojedziemy, że będzie trzeba ostro hamować. Będą piski. I wtedy wchodzimy w bramę. Nie tak. Do apteki, na leki i już nie ma nic. Chyba sobie kajfnę. Chyba sobie kajfnę. Najlepiej. Bo jest po prostu... Słuchajcie, nie planuje Bóg takich rzeczy dla nas. Myślę, że nie. Nie, nie? Po prostu zasadzeni, jesteś zasadzony, głęboko puścisz korzeń, a słowo mówi, ja tego nie mówię, jakbym ja mówił, możecie sobie dyskutować z tym. Ale to powiedziało słowo, to powiedział Pan. Jeszcze w starości przynoszą owoc i są pełni sił i świeżości. Pełni sił i świeżości. Nie jest czas, aby mówić o tym bohaterze, o Kalebie, kiedy jak była rozdawana ziemia, wszystkie dobre kawałki już poszły, on powiedział do Mojżesza, daj mi te góry. Daj mi te góry. On po prostu był pełen sił i świeżości. On chciał tam gonić jeszcze gości po górach. Wcale nie utykał. Nie spędzał czasu w aptece dużo. I u lekarzy w kolejkach. Zasadzeni. A list... A list do Efezjan, 4 rozdział, 14 wiersz mówi tak. Abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki, przez oszustwo ludzkie i przez podstęp, prowadzonymi na bezdroża błędu. Lecz abyśmy będąc szczerymi w miłości, wzrastali pod każdym względem w Niego, który jest głową w Chrystusa, z którego całe ciało spojone i związane przez wszystkie wzajemnie się zasilające stawy, według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego poszczególnego członka, rośnie i buduje siebie w miłości. Całe ciało. Całe ciało. Więc te dwa określenia, myślę, że wystarczą. Zasadzeni w domu, dom i ciało. Całe ciało. Nie ma być miotane, unoszone. Miotane, unoszone jest wtedy, kiedy nie mam korzenia. Wiecie, kiedy nie mam korzenia, jest tendencja, że jak powieje, to mnie przestawi. Wtedy. Ale my już idziemy dalej. Z wieku dziecięcego idziemy dalej. Po Bogu jesteśmy dalej. Nie jesteśmy unoszeni i przenoszeni, tak jak mówię. Nie. Jesteśmy połączeni, jesteśmy w ciało połączeni. Nie, widział ktoś kiedyś ciało, jeden członek ciała z głową połączony? Widział ktoś kiedyś taki fenomen? Ja nie widziałem. Generalnie chyba nie chciałbym zobaczyć. Pająk tak ma, ale ma 6 członków, czy to ma 8? Nogi, głowa. Ma. Myślę, że pod mikroskopem ma dużo różnych szczegółów. Ale wygląda, no pokracznie wygląda, co tu dużo mówić. Widzieliście pająka w wannie? Ja cię wannie widziałem. Taki po prostu z długimi, cienkimi nogami. Nie wiem skąd się bierze pająk w wannie, u mnie był dzisiaj rano.
Dom, ciało, to jest eklezja, to jest kościół. Po grecku, po hebrajsku, kahal, powiedział Karol to ostatnio, teraz też powiem, to co Karol powiedział. Ciało, kościół. Ciało, kościół. Kiedy czytamy objawienie Jana, wiesz, o Janie coś, tak? Jedyny apostoł, który nie zginął śmiercią męczeńską. Wyjątkowy apostoł. Pod tym kątem. Oprócz oprócz Jonasza, który po prostu odszedł szybciej. Krzysiu mówił o tym ostatnio. Prawdopodobnie, kiedy był bardzo stary, był w zborze w Efezie i wnoszono go na nabożeństwa. I on miał już tylko jedno przesłanie. Powiedział, miłujcie się, kochajcie się. On nic więcej już nie głosił. On już wygłosił wszystko. Wtedy mówi tylko, kochajcie się. I ten apostoł, jest to w Księdze Objawienia, w pierwszym rozdziale 10 wierszu czytamy: a w dzień pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby, który mówił: to co widzisz, zapisz w księdze i wyślij do 7 zborów: do Efezu, do Smyrny, do Pergamonu, do Tiatyry, do Sardes, do Filadelfii i do Laodycei. Obróciłem się, aby zobaczyć, co za głos, który mówi do mnie. A gdy się obróciłem, ujrzałem 7 złotych świeczników, a pośród 7 złotych świeczników kogoś podobnego do Syna Człowieczego. Kiedy apostoł Jan popada w zachwycenie i mówi do niego głos: to co widzisz, to zapisz. Po prostu ma objawienie Boga. Nie wiedzę konferencyjną, ale ma objawienie bezpośrednie i Bóg do niego mówi. Jezus do niego mówi: to co widzisz, to zapisz. I kiedy się odwraca, aby zobaczyć, co za głos do niego mówi, to co widzi? Mówił o tym pastor Andrzej, bardzo fajnie. Widzi kościół. Widzi 7 złotych świeczników. Kiedy się odwrócił, zobaczył kościół. A później dopiero zobaczył Jezusa, tego, który mówi. I kiedy byśmy chcieli prześledzić, ja zachęcam, abyśmy prześledzili tych 7 zborów w Azji Mniejszej. Prawdopodobnie w większości tych zborów nikt z nas nie chciałby być członkiem. Prawdopodobnie. Myślę, że mamy dużo lepszy zbór jak niektóre z nich. Ale tam był Jezus. Kiedy było można spojrzeć, to tam był Jezus. Wiecie dlaczego? On jest pomysłodawcą. On jest konstruktorem. On jest inicjatorem Kościoła. I On nie ma innego pomysłu dla Ciebie i dla mnie. Nie ma innego pomysłu. On pomyślał, że będziemy Kościołem. Że będziemy ciałem. Kiedy apostoł Paweł jedzie do Damaszku i generalnie się mówi, że spadł z konia, nie wiem, czy to był koń, czy jakaś inna forma transportu, ale przyjmijmy, że to był koń, to kiedy on spada z konia, słyszy głos Jezusa. Zaczyna z nim rozmawiać i Jezus mówi do niego po rozmowie: idź do miasta, tam ci powiedzą, co masz robić. I wiecie co? To jest po prostu zastanawiające. Jak tak może być? Dlaczego tak może być, że kiedy spotkał Jezusa twarzą w twarz i miał z nim kontakt i rozmawiał z nim, Jezus nie powiedział mu, co ma robić. Jedyne, co mu powiedział, idź do kościoła. Tam ci powiedzą. Czy to jest normalne? Masz bezpośredni przekaz, kontakt. A Jezus powiedział, idź do miasta, posłuchaj Ananiasza. I Ananiasz dopiero mu mówił. To jest niesamowite. To jest zadziwiające. Ale wiecie, jest na to tylko jedna odpowiedź. To jest pomysł Jezusa. Jezus tak postanowił. Że ja będę słyszał w kościele.
Oczywiście są pewne służby, które gdzieś tam są mniej związane z Kościołem. Apostoł Paweł, później tak, wspomniany, ma taką misję apostolską. Dużo chodzi, mało ma kontaktu, ale idzie do Jerozolimy, do Kościoła i mówi, że poszedł, aby spotkać Piotra i zacniejszych z apostołów, aby im przedstawić, czym się zajmuje, co robi, co mówi, jak mówi. I mówi Paweł, aby się nie okazało, że nadaremno biegł. Po prostu musi mieć potwierdzenie z Kościoła. Kościół musi za tym stanąć. On musi usłyszeć, pobłogosławili go tam i poszedł dalej. Więc ja tego potrzebuję. Lądujemy. Kamienie mogą wołać. Kamienie mogą wołać tam, gdzie nie ma budynku. Tam, gdzie nie ma kościoła, wołają kamienie. O tym czytamy. Ale jeżeli kamienie się nie połączą razem, to będzie dom, czy nie będzie domu? Nie będzie domu. Pojedynczy kamień nie jest domem, ale w połączeniu zaczyna stanowić dom. Od kogo zależy połączenie? Wiecie, ja się nie zastanawiam nad tym, jak Bóg przydaje ludzi z Kościoła. Po prostu niektórych byśmy wybrali, niektórych byśmy nie wybrali. Nie? Co do niektórych byśmy nie wpadli, żeby ich wybrać. Nie wpadlibyśmy na to. A Bóg jest niesamowity. Przydał. Tą osobę, tamtą. Możesz patrzeć i się zastanawiać, czy to może razem chodzić dobrze. Dzisiaj nie ma co zastanawiać. Ten, który wybrał, on wie, co robi. On wie, co robi. Ale jest naszą decyzją połączenie. To jest nasza decyzja. Bo połączenie jest przez te stawy, ścięgna, spójnie, którą jest miłość. To jest nasza decyzja. To jest twoja i moja decyzja. Czy pojedynczy członek jest ciałem? To jest drugie pytanie odnośnie tych dwóch, domu i ciała. Czy pojedynczy członek jest ciałem? Nie bardzo. Nie bardzo? Nie bardzo. Ciało się składa z członków, a pojedynczy członek to już tutaj nie pasuje. Przerobił do Koryntian. Przerobił do Koryntian. Wiecie, to jest ważne przerobić do Koryntian. Ważne przerobić do Koryntian. Jeden członek nie jest ciałem. Ja i moja żona już jesteśmy ciałem. Są dwa członki. A później szerzej jesteśmy ciałem. I Bóg mówi do tego ciała. Pytanie, czy ja jestem połączony? Takie pytanie, czy jestem połączony? Powiem wam, czy jestem mocno połączony? Wiecie, Bożym zamysłem jest połączyć się najmocniej, jak to jest możliwe. Najmocniej. Najmocniej, jak jestem w stanie. To jest Boży pomysł. Tak samo jest w małżeństwie. Dzisiaj jest moda taka w małżeństwach, pewnie wiecie o tym, że ludzie nie chcą się połączyć najmocniej, jak to jest możliwe. Macie jakiś pomysł dlaczego? Ma ktoś jakiś pomysł? Ja nie krytykuję ludzi, którzy żyją ze sobą, ale mówię, że jest tendencja. Ma ktoś jakiś pomysł? Dlaczego jest ten kryzys? Nie chcą zamykać sobie furtki. Proszę? Nie chcą zamykać sobie furtki. Nie chcą zamykać furtki. Może ktoś ma inne. To pewnie będą fajne pomysły. Bóg nas natknie. Odpowiedzialność. Brak odpowiedzialności. Nie chcą zamknąć furtki. W razie czego, jak mnie zdenerwuje, to sobie pójdę. To pójdę od niej. Ale Bóg postanowi, żebyśmy się połączyli najbardziej, jak to jest możliwe. Użyli najmocniejszych sposobów powiązania. Chciałem powiedzieć amen, ale nie wiem, czy to od razu to wszyscy odpowiedzą. To może później, ale ostatnia myśl, po prostu ostatnia myśl. Materiał na 3 godziny zmieściłem w takim czasie. Apostoł Paweł postanowił się połączyć najmocniej, jak się dało. Najmocniej, jak się dało.
lecimy po Pawle, bo on dzisiaj jest dobrym przykładem. Apostoł Paweł tak się połączył, że nazwał siebie Huperetos. Był to człowiek, był to niewolnik, który był przykuty do wioseł na galerze. Na potężnym okręcie, napędzanym siłą ludzkich mięśni. Tak siebie nazwał dla Ewangelii, dla Bożego powołania. Powiedział, jestem jak ten galernik. Wiecie, jak galernicy schodzili z okrętu? Martwi. Albo tonęli z okrętu. Apostol Paweł powiedział, to jest dobre połączenie. To jest dobre połączenie. Nie ma furtki. Nie ma furtki. Tam nie zawsze jest tak, nie zawsze jest komfortowo. Może być nie zawsze komfortowo. Bo to nie są górne pokłady. Lecimy na czasy. Za ciepło, za zimno. Za zimno, za ciepło. Nie podoba mi się. No to nawet nie wiem, jak jest u góry. Wiecie, co się dzieje, jak jest zaatakowany taki okręt? Co się dzieje wtedy? Na dole? Jest taki gość, który ma bębę. I on podaje rytm wiosłowania. I zbliżają się inne okręty i się robi niebezpiecznie dla okrętu. Wiecie, co robi ten, który... Maryś? Przyspiesza. No tak się nie da. Nie da się. Czułem, że się nie da. Ja czułem, że tak się nie da. Powiem wam, ja słyszałem szybciej, myślę, nie da się. Chyba tak się nie da. Nie da się wrócić. Ale ten środkowy był dobry, nie? To był do zrobienia. Jesteśmy powołani, aby wydać plon. 30, 60, 100. Musimy być zasadzeni w domu. Musimy być. Najmocniej, jak się da. Najgłębiej. Im większa głębokość, lepsza woda. Żeby pociągnąć. Niech nas Bóg błogosławi. Amen. Amen.